Siemanko mordeczki, witam was w piątym odcinku Zagrajmy w Pokémon Crystal. Jesteśmy przed mroczną jaskinią Dark Cave. No, jak widzicie, nic kompletnie nie widać. Musimy wziąć Pokemona, który ma właśnie Flash i rozświetlić tą jaskinię. No i pierwszy Pokémon. Zubat. Zubat na poziomie drugim. No właśnie. Przydałby się po prostu jako wpis do Pokédexu, ale ma za niski level. Zmieńmy w takim razie na Pokémona, który właśnie potrzebuje treningu. A jest nim właśnie Bellsprout, który na tą chwilę ma akurat 3 ruchy: Vine Whip, Growth i Flash. Zmiana za zajeczkę Pyk. Czyli nadal ma tylko i wyłącznie jeden ruch ofensywny. Opionka znalazłem, bardzo dobrze, przyda się. Kolejny Zubat. Tym razem czwarty poziom, to już lepiej. Zróbmy save'a. Na drugim slocie i na Quick. Na Quicku też. Vine Whip. Ok, not very effective. Bardzo dobrze. Ale jak będzie właśnie z Leech Life'em, no... powiem tak. Muszę jednak zmienić na Rockiego. Wyssanie życia. Critical. No dobra, teraz już możemy próbować łapać tego Zubata. Jak na razie nie mam prawie w ogóle kasy. 2, 3. Ok. Oczywiście nazwę go Bruce od Bruce'a Wayne'a. Czyli oczywiście Batmana. Czyli dalej się chyba nie da po prostu przejść. Czyli jak widzicie, no trochę plan spalił na panewce, bo nie mam za bardzo jak właśnie dalej się tam przedostać. Bo nie mam Rock Smasha. Także co? Kolejne miasto czeka. No to śmigamy do kolejnego miasta. Dobra, zmiana Pokemona.
Nie ma co. Niech Loki wchodzi. Chociaż z tego to za bardzo nie będzie po prostu ekspa. Jak to z zubatów. No dobra, zmiana Pokemona. No właśnie. Na Rockiego. A może zaraz będzie się wypluwało jajko? To przynajmniej też będzie coś ciekawego na odcinku. Okej, dajcie mi chwilkę, przejdę tylko już do Violet City. Okej, jestem już w Violet. Wyleczymy już Pokemony i idziemy teraz jeszcze do sklepu. No, troszeczkę kaski mam, także kilka pokionów. Dwa pokiony. Jeden Pokeball. I znowu spłukany. Ech. No dobra, w takim razie ruszamy do następnego miasta. No właśnie, tylko które to jest miasto? Czy to Azalea Town, czy już od razu do Golden Rose? To zobaczymy. To zobaczymy, ale zapewne Azalea nas czeka. Pogadajmy jeszcze z tym gościem. Czy widziałeś dziwne drzewo na drodze? To może wyjaśniać kilku ludzi odwiedzających ruiny Alf. No jesteśmy tutaj teraz w ruinach Alf. I teraz ten kolor raczej nas już przepuści. Czyli zwiększa ten item możliwości Pokemonów typu właśnie roślinnego Miracle Seed. Czyli cudowne nasionko. Myślałem, że zniknął. Mam Miracle Seed, Toss. Nie, daj. Pomyliłem się. Bezplot. Zobaczmy jeszcze, jak tam właśnie z jajeczkiem naszym. Stats. No, niedługo się wykluje. I zobaczmy, jakie tu mają Pokemony. Hopip. Dalej, Rocky. Rozwal go. Thank you.
Jak widzicie, na razie Rocky ma tylko Taker i... Oj, sorry. I co ma jeszcze? Screech, czyli sprzeczenie. Syntezy użył. No dobra, już po prostu. W takim razie najwyższa pora Zajkę wytrenować tutaj. Przecież to jest roślina. A co? Robi ogień z roślinami? Piecze. Bye bye, Maszkaro. Okej. To w takim razie zmiana Pokemona. Na zajeczkę. Moment. To, bo mamy tutaj jakiegoś chyba trenera. A chcę jeszcze zobaczyć, jakie tu są Pokemony. Czyli tylko Hopipy? Dobra, moment. Dajcie mi chwilkę. Cięcie. Postanowiłem sobie trochę poekspić, a tu akurat Ekans wyskakuje. Pokemon, którego jeszcze nie mam. No, chciałbym go mieć. Fajny wężyk. Moment. Slot drugi. Pokemon. Weźmy Bellsprouta, bo ma najniższy level ze wszystkich. I... no właśnie, omotanie, czyli Rap. Czyli nie będzie można już uciec. To mnie akurat za bardzo nie martwi. A to mnie bardzo cieszy, że jest właśnie mało efektywny. Bo nie zabije tego Ekansa. Teraz już spróbujmy na czerwono, do czerwoności akurat, doprowadzić jego zdrowie. Tak jest, critical hit, not very effective. I teraz już teka, pokeball, naprzód. Kabum, gocia i jest. Na razie nie mam pomysłu na imię dla tego Ekansa. Okej, ląduję w pececie Billa. No za chwilkę trochę pozekspię jeszcze moje Pokemony i śmigamy dalej. No dobra, przekwiłem już Foxy, no to zawalczymy. Młodzi Albert chce walczyć, wysyła Ratatę. Zajka. Gryzienie. Zobacz. Tak, zmieniam. Niech sam Bellsprout sobie też mój potrenuje. No i bardzo dobrze, że akurat nie działa na Bellsprouta Super Sonic, czyli ultra dźwięki.
Chyba jednak będę musiał zmienić Pokemona. Za długo to będzie trwało. Rocky, do boju. Bez poodwracania. No i Super Sonic zadziałał. Jest oszołomiony. Chybił. Zubat też chybił. Jeden punkt mi się dostał, ale farciarz. Jestem naprawdę silny. Okej. Tu moglibyśmy przejść, jakbym miał oczywiście cięcie, ale nie mam. Więc idziemy dalej na południe. Wcześniej jeszcze Hoplip. To oczywiście Hoplipa spalimy. Upieczemy go. Na razie Jackson poszedł w podstawkę, dlatego że po prostu tutaj są raczej Pokemony typu właśnie roślinnego. Oho, pardon, bitwa. Ja gadam przez telefon. A no tak, zróbmy to szybko. No dobra. I Tinkowiczka Lis chce walczyć, wysyła Nidorana. O! Te króliczki są tutaj? Ja pierdzielę, jak ja lubię te króliczki! Muszę sprawdzić, gdzie można znaleźć właśnie Nidorana żeńskiego. Króliczunia! Uszeteczki, kochane. Akurat moja siostra ma... właśnie króliczkę Amelkę, to bym właśnie sobie właśnie tak nazwał tego Nidorana, a właściwie tą Nidorankę. A może gdzieś tu jest Nidoran? Nie, tylko PJ. Będę musiał później poszukać. Później będzie trzeba poszukać jak nic. Okej, zmiana Pokemona. Niech to będzie... Nie. Jackson. Niech Jackson też sobie potrenuje. Aja. Okej. Repel, czyli odganiacz, no zajebiście. Mam Repela. No, niestety, ratata. No, jesteśmy. Już wiem, gdzie można Nidorany znaleźć. I męskie, i żeńskie.
Park Narodowy za Golden Road City. Także jeszcze trochę nas czeka. Ale to nie jest aż tak wiele. Nie jest aż tak długa droga, żebym tam nie dotarł. W przeciągu, powiedzmy, 4 odcinków. Na razie jeszcze mamy tutaj ratatę. O, 60 expa. Całkiem. No, mamy jakiś mostek. I mamy tutaj Ekansa. Ekans na 4 poziomie tylko. Także raczej nie będzie zbicia następnego poziomu przez drugiego. No i obwiązane roki przez Ekansa. No, tak jak mówiłem, nie ma niestety level upu. Ale mamy kolejną walkę. Mamy kolejną walkę, gdzie na pewno już będzie level up. Ekans tym razem żeński. Okej. I level bity. Level dobity, 9. Tu chyba możemy ominąć. Dobra, dajcie mi chwilę. Okej. Jesteśmy na jakimś molo. Wow. No, nie rozumiem, co akurat powiedział. O cholera, rybak. Ale wysyłam Magikarpa, ale na którym levelu? 5! Ha! Łatwy exp. Właściwie banalny exp, bo ma tylko splasha. Dopiero na 15 ma Tackle, także żadnego zagrożenia nie ma. A tu super efektywnie. No i znowu odchlapanie. Czyli splash po prostu. Okej, 8 level. Nie zmieniam. Okej. O kurde, nie ma PP. Fuck. No to koniec. Chociaż flesza mu zapodam. I zmiana Pokemona. Na razie na Pixela. Pchnięcie. Nie wystarczyło. O kurde. Myślałem, że go zabiję jednym pchnięciem precyzyjnym. A to niech zajeczka też sobie potrenuje. Haha. Będzie pieczony karp dzisiaj. Hahaha.
O kurde, 15! Uuuuhuhu! Ale i tak splasza użył. Ale lamus! No oczywiście not very effective, ale... Właśnie. Gryzienie. Nawet nieźle. Nawet. Całkiem. T-shirt Justin, pokonany rybak Justin. No dobra. Kolejny rybak, Henry, chce walczyć, wysyła Poli Wagon. Rocky może mu nie dać rady, ale spróbuj. Znowu bąbelki. O cholera, nie mam Vine Whipa! Shit. Dobra, bierzemy po prostu Pixela. Bo Zajka przecież mi nie da rady. A Jackson. Tak, sam ty przecież. Nie, teraz już nie zmieniam. Znowu poliłek, czyli taki Janka. I level up. Rybak Henry pokonany. 320. Jen w kasy. Okej. Zmiana na piksele. Oho. No i mamy kolejnego. Zapewne też rybak. No, a ja. Raz. Wysyła Golden. Atak piasku dla zmniejszenia celności. No i nie poskutkuje Super Sonic. To bardzo mnie cieszy. I gast. Już myślałem, że nie da rady użyć. Okej, pokonany. O, mama dzwoni. Jak się masz? Znalazłam coś przydatnego w sklepie i kupiłam za twoje pieniądze, sorry, i jest to w twoim
PC-cie. Na pewno to polubisz. No dobra. Ciekawe co to jest. Zobaczymy później. Oho. Mamy kolejnego boksa. A raczej pocket trenera. Wysyła Whoopera. O kurde. Watergum. I teraz tej. No i Pixel wbija 14 level. Młodzik Gordon pokonany. O, zobaczmy jeszcze jakie tutaj się czają Pokémony. Ratata. Dobra, dajcie mi chwilę. Poekspisuję tutaj trochę. Oho, chyba dotarłem do miasta. Co tutaj mi mówi? What? Milion jenów. Ta, no pewnie, że nie da rady. A, to chyba jednak nie jest kolejne miasto jednak. Jeszcze tylko Pokécentrum na trasie. Zobaczymy w takim razie, co mamuśka mi kupiła. Okej. O, Modena. Impetet. Weź. Super Potek. O kurde. No to dzięki, dzięki. Super Potek może się przydać. O, co my tu mamy? Ta odznaka jest z Violet City. Pokonałeś Faulknera? No tak! Pokonałem Faulknera. No i mamy Pokétrenera. Ptaków. Ptasiego Pokétrenera. Itera. I zajeczka. Ember. No i jeszcze gryzieniem kończymy. Zmiana. Niech i Jackson sobie potrenuje. Też wysłał DJ-a. Water Gun. No to gniew. Rage. Bang. Pojecham. A Jackson zdobywa 14 level. Spiro. W końcu jakiś inny Pokémon. Rocky. Is coming. Rocky nadchodzi. Okej, tylko... O kurde, zaraz się skończy miejsce, momento. Jak już wygram walkę, powrócę do was. Żeby się tylko z wami pożegnać.
Okej, w takim razie trzymajcie się, wielkie pozdro, a w następnym odcinku dotrzemy zapewne do miasta. A nie, jeszcze tutaj mamy Union Cave. Czyli tutaj Droga 32. Później 33 i dopiero Azalea Town. Także trzymajcie się, wielkie pozdro, Pionas.